Dzień dobry, kochani, w odcinku bonusowym. Spotykamy się dzisiaj, by opowiedzieć Wam o tym, jaki wpływ ma minimalizm na zdrowie i mamy ku temu wyjątkowy powód. Czy wiecie, że dziś miał się odbywać 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Z powodu pandemii został przesunięty na 31 stycznia. Ale jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ten dodatkowy czas pozwolił zorganizować podcasterom i podcasterkom o wielkich sercach wspaniałą akcję wspierającą zbiórkę na sprzęt do laryngologii i diagnostyki głowy. W dniu finału zapraszamy Was na najdłuższy podcast na żywo, w którym wezmą udział same podcastowe gwiazdy. Szykujemy dla Was ogrom niespodzianek, bo będziemy Was gorąco zachęcać do wpłat na podcasterską puszkę na portalu Się Pomaga. My przygotowujemy na nasze wejście prawdziwą gratkę. Będziemy testować brytyjskie jedzenie. Swoje propozycje dań i produktów do testowania możecie podsyłać w komentarzach i wiadomościach. Wszystkie szczegóły i rozkład live'a znajdziecie na profilu Podcasty dla WOŚP na Facebooku i Instagramie. A tymczasem wracamy do tematu. Odcinek o minimalizmie i zdrowiu. Zapraszamy! Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a 3 miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej. Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. A także znaleźć w mediach społecznościowych. Razem Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie. Mówiliśmy Wam już niejednokrotnie, że minimalizm pozwolił nam odzyskać czas i przeznaczyć go na czynności, które naprawdę lubimy. Stałym punktem naszego życia są wspólne spacery, podczas których omawiamy różne codzienne sprawy, plany przejęcia kontroli nad światem, albo po prostu milczymy, ciesząc się spokojem i chwilą przerwy. Ta dodatkowa aktywność w ciągu dnia bardzo pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Pomaga się też zrelaksować, trochę poruszać i przewietrzyć nasze głowy. Za sprawą minimalizmu staliśmy się też bardziej świadomymi konsumentami. Staramy się, aby nasze zakupy nie zanieczyszczały środowiska. Warzywa i owoce kupujemy lokalnie i często sezonowo. A jak wszyscy wiemy, dobra dieta ma niebagatelny wpływ na zdrowie. Kiedy mamy dużo przedmiotów, jesteśmy zmuszeni poświęcać im dużo uwagi. Układać, porządkować i odkurzać. Im jest ich więcej, tym trudniej nad nimi zapanować. Znacie to uczucie, kiedy po całej sobocie sprzątania, w niedzielę w domu jest taki rozgardiasz, że wypadałoby zacząć od nowa? No właśnie. Ta ciągła walka o ład sprawia, że rośnie stres, frustracja, poczucie zmęczenia, przytłoczenie i rozdrażnienie. A na tym cierpi nasza psychika. Mniej przedmiotów sprawia, że łatwo nam uporządkować przestrzeń, a w pozbawionym bałaganu i nadmiaru domu lepiej się myśli, pracuje, po prostu żyje. Zagracone przestrzenie sprawiają, że jako ludzie czujemy się bardziej zestresowani, a to nie sprzyja naszemu dobremu samopoczuciu. A więc minimalizm to dom, w którym regenerujemy siły, czujemy się dobrze. To więcej szans na porządny odpoczynek, który wzmacnia nasze zdrowie. Dużo na ten temat mówiliśmy w odcinku 45, o tym jak ogarnąć wizualny bałagan. W 2012 roku grupa badaczy z Kalifornii znalazła związek między wysokim poziomem kortyzolu, czyli hormonu stresu u kobiet, a dużą ilością przedmiotów i urządzeń gospodarstwa domowego w ich domach. Im więcej rzeczy, tym większy niepokój kobiety odczuwają. Mężczyźni natomiast nie wydają się zbyt przejęci kwestią bałaganu. Ta różnica w podejściu stanowi źródło napięć i konfliktów w relacjach. A więc minimalizm to też lepsze i szczęśliwsze rodziny.
Świadome decydowanie się na kupowanie tylko wybranych przedmiotów i sprzedaż niepotrzebnych pozwoliła nam zwiększyć oszczędności. A bezpieczeństwo i komfort psychiczny, jaki nam daje poduszka finansowa, jest ogromne. Ostatni rok szczególnie nam pokazał, jak jest to istotne i jak wiele zmartwień i stresu z tego powodu nas ominęło. Nie mamy wątpliwości, że to w dużej mierze zasługa minimalizmu. Badania wskazują, że pozbycie się nadmiaru zapewnia spokój ducha, upraszcza życie i umożliwia wykonywanie wielu zadań jednocześnie. W związku z tym można poświęcić dodatkowy czas i energię na samoopiekę, medytację i skupienie się na związkach, które są niezbędne dla dobrego samopoczucia. Nasz minimalizm przekłada się także na dbanie o zdrowie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Wybieramy profilaktykę ponad leczenie. W naszych kalendarzach są regularne badania krwi i wizyty kontrolne u specjalistów. Zdrowa dieta, aktywność na świeżym powietrzu, odpoczynek, wspólna pasja, wewnętrzny spokój, bezpieczeństwo finansowe, dbanie o siebie sprawiają, że czujemy się szczęśliwsi, sami ze sobą i w naszej relacji. Duża część tego szczęścia jest zasługą minimalizmu i mamy nadzieję, że i wy docenicie jego zalety. Na koniec pragniemy Wam przypomnieć o projekcie Podcasty dla WOŚP i zaprosić Was do oglądania i słuchania najdłuższego podcastu live na facebookowym koncie Podcasty dla WOŚP już 31 stycznia. Zalajkujcie i followujcie Podcasty dla WOŚP na Facebooku i Instagramie. Będzie nam też ogromnie miło, jeżeli udostępnicie ten odcinek w swoich mediach społecznościowych z hashtagiem Podcasty dla WOŚP. Nie zapomnijcie nas oznaczyć, abyśmy mogli podać Wasz post dalej. Zaproście swoje rodziny i przyjaciół, abyśmy wszyscy spotkali się przed ekranami komputerów i sprawili, że orkiestra w tym roku zagra w każdym polskim domu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrej niedzieli. Szufla.